Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Zemkrika. Dzisiaj orka, oreczka, orunia na tym wielkim polu. Co w ostatnim odcinku był była kukurydza, a dzisiaj orka, oreczka, orunia. Ale dzisiaj nie walczmy sam nie o orą, bo z tyłu jeszcze idzie Case Magnum. Ale do tego Case'a za chwilę. Czyli na dwa ciągniki, tak to starym sposobem. Czyli na przesiadki. Najlepszy sposób do orki, kiedyś tak na choćby Aronian. I ja tak chyba nawet przed FSA 13 orkę robię, więc... Więc nie ma... Nie ma wstydu. Jak dzisiaj Holmer tutaj, jak kosiłem Holmerem, no to nie gniósł ściernicka, a teraz te ciągniki z pługami to wygniatają. Kurde, trochę duże poprzeczniaki, ale to co po odcinku się będę martwił tymi poprzeczniakami. Ja i tak wiem, jak je zrobię, no ale nie będę mówił głośno. Ale duży poprzecznik to podstawa dobrego nawracania. Na poprzeczniaczku. No i dobra, poszli szybko i wściekła. Ja idę zaraz komboń puścić, bo zapomniałem. Teraz mi się przypomniało, jak sobie odpaliłem nagrywanie, że miałem jeszcze puścić komboń do koszenia. Ale sobie zapomniałem, gdzie on tutaj był. Ciekawe, czy do niego pojedzie, czy po prostu wyskoczy, że muszę, że jest pełny. Ale powinien pojechać do niego. No, pojedzie, pojedę pod nic. A nie, musi zostać rozładowany. O, tu będę. No, ty będę, kalwaryjska. Co się stało z tym... tą ciężarówką? No, czyli pracownik jakoś to musiał po prostu mi ciężarówkę obrócić. No, dobra, no. Nie ma lipy. Jeszcze pole 70 do zgłoszenia, ale to na spokojnie. Dawaj, dawaj, syf, syf, syf. Dalej sobie musisz poradzić. Oj, widzę, że Waltera tak krzywo puściłem. Bo robię duży nakład, ale to nic. Miniaturka już jest zrobiona do odcinka, więc... Nie ma lipy. A promocje są takie, bo nie pokazywałem chyba. No... Jak nie wiem, co to jest. Co to jest w ogóle? A tu mulcher jest, dobra. To jest mulcherek jakiś. I ta maszyna do zbierania z tego... trzciny cukrowej. Widzicie, ja zdążyłem puścić kombajn, podjechać się tutaj. Możemy puścić kombajn, podjechać ciężarówką, a oni jeszcze do końca pola nie dojechali, bo to pole jest takie długie. A oni cały czas 12 godzin jadą, więc... Samochody też mi jeżdżą za oknem bardzo mocno. Chyba tutaj ładną nawroteczkę zrobić, bo czemu by nie. A to, że ja sobie ściernicką wygniatę, to mi nie przeszkadza. Bym powiedział, że to jest zaleta nawet. Bo przynajmniej ładnie ten co wygląda. Nie no, ale faktycznie lichę tą Walter opuściłem. No Walter trochę inaczej się nie nawraca. Bo jest inny pół. I też szybciej się zawraca Walter, nie? Bo sobie raz cofniesz. Oczywiście w kółko też się da nawrócić, tak jak przed tym Waltrą. Tak jak Case'em nawracam, to tą Waltrą też idzie nawrócić. No i dobra, tutaj, bo tutaj jest jedna skiba wystaje, więc mogę sobie jechać koło bruzdy i to jest fajne. Znaczy ja wolę zrobić taki, ja na jedną skibę zakład. Niż po tym, wiadomo, jakby Waltra sobie gdzieś tam wyskoczyła przypadkowo. Bo tekstura by nie złapała. Jakby był nijak, to wiadomo, to wtedy... sobie... Casey to poprawi. Nie no, orka, oreczka idzie. Fajnie to idzie, ty. No ale wiadomo, dosyć...
Czy ja mam jeszcze jakiś plan na odcinku dzisiaj? Chyba nie. Nic nie planowałem na ten odcinek zbytny, więc głównie to orka po... Kurde, jeżą i jeżą. No ja, no w końcu sobota, no to muszę mieć dzisiaj. No ale po tym odcinku idę do pokoju albo na dwór. Albo to było trochę później widzę, bo będę musiał chyba trawę kosić, coś tam tatuś mówił. Ale to nie wiem. Tak więc, no nie wiem, no zobaczymy. Sobota 13 kwietnia, jak to, kto leci, nie? No, odcinki mogę praktycznie cały dzień nagrywać dzisiaj. No tak to jest, jak się mieszka, kurde, przy głównej ulicy. No to jest główna trasa na Bydgoszcz. Przynajmniej nawet nie wiem, jaka to jest trasa. Znaczy no, no wiem, co to jest za... To jest 239, ale... Ale nie wiem, jak to wam powiedzieć. Między Bydgoszczą a... Chojnicami. Przecież Chojnice to nie jest jakieś wielkie miasto, żeby ktoś to znał, ale... To mam, że latem to tu jest masakra, nie? Wytrzymać w tym domu, jakie jest okno otwarte. Zim, 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 cały czas samochody jeżdżą. To powiem wam, że ciężko jest ogólnie wytrzymać w takiej chałupie. Jak samochody jeżdżą na okrągło. Dlatego zawsze latem wychodzę. Latem albo jestem w robocie, a jak nie w robocie, no to sobie wychodzę na pole gdzieś daleko od ulicy i po prostu tego nie słyszę hałasu. No jednak jak nie patrzę, no to jakiś tam hałas jest, nie? Tak cały dzień, kurde, jeżdżą te samochody. No teraz w ciągu tego odcinka? No nie wiem, ale od początku tego odcinka chyba 60 samochodów już przejechało. Będzie robił Żyda, czy nie? Oczywiście, że będzie robił Żyda, no bo... Bo jakoś strasznie dziwnie łapią to. Jadź do przodu, Majser. No nie, ten baron będzie nawracał. Dobra, żeby trochę podgonić to, żeby nie było, że taki odstęp będzie duży. Sobie przyczytuję trochę. Trochę sobie przyduszę tutaj. Mówię, gdybym prosto pojechał, to by nie było tego problemu. Widać, jeden kół ku głowie jest nierówny. No ten jakby był taki obiekt, to on by tam dorzucił, no bo on ma skibę w sumie, to więc nie ma problemu. Ja pierdzielę, ty ile tych samochodów jedzie. Teraz chyba z 10 jechało pod rząd. No ja, no ciepło jest, no to teraz jeżdżę, nie? To jest 20 stopni chyba. Co to ma być? Gdzie? Patrz, no i kolejny jedzie. Samochód jak samochód, ale jak ciężarowy jedzie, to jest dopiero hałas. Ciężarówka jaka siedzi, to jest kurde nie do wytrzymania. No ale też dużo ciągników jeździ latem, nie? Tutaj po tym asfalcie. Ja sobie zawsze siedzę tutaj przed kompem i sobie tylko łeb obrócę i już widzę na asfalcie co się dzieje. No ile razy było tak zimą, że sobie się spojrzałem za okno, a już kurde biało było, nie? A patrzyłem na przykład pół godziny wcześniej, no to było czarno, po prostu zwykły asfalt był. Więc tak to wygląda, no.
Dobra, trzeba zobaczyć, ile on tam skosił tego. Ale nic nie wyskoczyło, że skończył robotę, więc. No dobra, te długie skosił, dobra, teraz te krótkie nasze. Nie, no gdyby to się jeszcze to przebranie było trochę lepsze w tym farmingu, to też by było lepiej. No ale dobra. No i dobra, no. Zablokowałem przez obiekt, to za bardzo. No tylko jeden jeździ, no to. Debil. Nie no, puszę majstrów w drugą stronę, jak jadą. Nie no, powoli tylko się coś tam może. Jakby nie było, nie? Się da. Czyli jednak ten kombo chyba się szybciej wysypie niż. Da, on się szybciej wysypie niż on idea do końca, więc. Jest bardzo dobra wiadomość. Dawaj, dawaj gazu, bo widzę, gdzie skończył. Wiem, że trochę po sorgu sobie przejechałem, no ale ciulisz. Dawaj, dawaj, dawaj. No widzisz, a ja to, że kombajn jeszcze ustawił, przejechać taki kawał, a oni jeszcze do końca nie dojechali. To jednak długość tego pola robi robotę, nie? Długość pola to jest to. Bo motory też nie lubię motorów, bardzo, bardzo nie lubię motorów, jak oni jeżdżą, bo oni zawsze tu gazują pod oknem. To jest takie wnerwiające, jak ten motor tu jedzie i ci przygazuje specjalnie jeszcze. To jest. Nie wiem nawet, jak to opisać, jakie to jest wkurzające. O, i teraz dobrze Walter puściłem, bo jest zakład na koło i nie to chować. I no, tak sobie powoli, przejazd za przejazdem jedziemy, no i to fajnie to ubywa, nie? A ciekawość, ile zaorałem? Ze 2 hektary będzie. No, 2,70 zaoraliśmy. Znaczy ja ogólnie tam dwa przejazdy sobie przed odcinkiem zrobiłem, tak? Zanim zacząłem nagrywać, no to dwa przejazdy zrobiłem, czyli w jedną i w drugą. Sobie zacząłem tę orykę przed odcinkiem, więc nie wiem, ile tam mogłem. Z pół hektara? Nie wiem, może więcej. Nie mogę, jak ten zestaw jest ładny. Co ty gadasz, ty? Dobra, już wszystko wiem.
A ja muszę wsiąść sobie do Case'a przecież, bo Case jedzie pierwszy w peletonie. Nie no, ale szczerze mówiąc to fajnie idzie ta orka, podoba mi się. O, Case już kończy robotę. Jest też już dobra wiadomość, taka. Skąd to? Jest. Dobra, na razie niech tak sobie stoi. Bo Waltra się zmieści. No, powinna się zmieścić. Ale chyba tak trochę nie bardzo. Powinna się zmieścić, ale tak chyba trochę nie bardzo zmieści. Nie, dzisiaj na odcinku chodzi, żeby jak najwięcej zaorać, a te poprzeczniaki to będą, będę się martwił po odcinku. Znaczy ja się o poprzeczniaki nie martwię, bo wiem jak je zrobię, ale... Ale to już nie waży. Niestety z tym kółkiem nie da się małych poprzeczniaków robić. Muszę lekko w prawo przesłać zestaw, no bo mówi się, że omijaki robił, a to ja bym nie chciał, żeby omijaków robił na całej długości pola. A Magnum sobie dorzuci, więc... Tak, tak. No i sobie tutaj powoli jadą. Brak kursu, dwa przejazdy naokoło i ogień! Niech sobie kosi, bo to jest ostatnie. Nie jeszcze na górce. Bo... Ale dobra. Się wszystko da. Byłem za bardzo. O, snap jaki dostałem. Gdybym miał swoje auto, to bym jechał tam dalej. No i dobra. To mnie interesuje, to też. Tutaj sobie postawię się za rurkę i niech sobie stoi. Dobra, ja sobie ich nawrócę i pójdę się wydoić. Bo tak mnie dusi, że to show. A jak dusi, to nie jest dobrze, bo wtedy już usiedzieć nie idzie. Wtedy się już... Aż tak bardzo nie myśli, co się gada. No ale mówię, lać mi się chce niemiłosiernie. A, tak sobie myślałem, że zrobi tutaj taki ząbek. Wiedziałem, przewidziałem przyszłość. Dobra, także ja wsiadam do Case'a. Może taką, taką wam pokażę... O! Perspektywę i ja idę w siku i zaraz będę.
No i dobra, wróciłem. O, 20 minut. No to nie, jeszcze jedno kółko. Jeszcze jedno kółko, tak żeby było 27 minut. Będę kończył. Trochę sobie poorałem. Trochę pokoszone. Nie za dużo pokoszone, ale no to jest najmniejszy problem. Bo tu też jest pole do koszenia u góry, te trzy pola, no ale to się da. Najgorsza jest ta ort. Właśnie chciałem zobaczyć ile zaorałem, ale 4 hektary będzie. No patrz, dużo się nie pomyliłem. Pomyliłem się o 23 ary. Nie dojadę tam do końca i będę kończył. Tutaj mogę ten pobrzeżniak trochę dalej przeciągnąć. O, o. Jak będzie luksusowo. Nie no, robię ostatnie przejazdy, koniec. Będę kończył. No. A my dzisiaj gdzieś jedziemy, czy nie? Nie. No i dobra. Wiadomo, skoro ostatni przejazd, no to i zaraz będzie zakończenie odcinka. I co wam mogę powiedzieć? Trochę ukoszone. Cała przyczepa ciężarówki jest ukoszona, czyli 60 ton. No sobie tu kosi dalej. Może tak wam pokażę na spadku jedy. Tu jest dokładnie kombajnik. A ja mam zaorane tyle. Trochę jeszcze orki jest, nie? Także jakbym miał takim sposobem orać jak teraz, z parę godzinek by jeszcze zeszło. No godzin, dobrze powiedziałem, godzin, nie minut, bo godzin. Bo ja tutaj orzę już 30 minut. No wiadomo, tam jeszcze jest 5 czy tam około 10 minut przed odcinkiem jeszcze orałem sobie. Ale to było gdzieś 5 minut przed odcinkiem, no to dobra. No tu mamy 40 minut orki gdzieś. Tam 35 dokładnie. I w 35 minut taki kawałek zaorać? Czy te 2 godziny bite by tutaj jeszcze były? To też jest pomorskie, nie? Dobra, dziękuję. Dziękuję. Tutaj ten przejazd tutaj po lewej, co jest taki ten ślad, no to ja jechałem tutaj Valtrą. Przyznaję się, że ty ścinałem trochę Valtrą, a Kejsa jechałem bardziej bliżej wiedzy. Ale to tam, co to za rzecz, też jechałem środkiem pola czy bokiem. I tak musiałem trochę do tego rogu pola i tak. Najważniejsze jest to, że miniaturka jest zrobiona, więc... Może z takiego punktu widzenia na koniec. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć i pa, pa!